Hej, siema wszystkim, w kolejnym odcinku Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. I tak, w ostatnim odcinku powykonywaliśmy parę questów pobocznych. Tak mówiąc szczegółowo, to wykonaliśmy quest z trollem i połowę questu z polowania na Endriagi. Właśnie w tym momencie chciałbym ten quest dokończyć. Tutaj jak widzicie specjalnie poza nagrywaniem znalazłem sobie miejsce, gdzie jest reszta tych kokonów. Tak więc od razu się tutaj nimi zajmiemy i od razu przywołamy tą królową. Tak więc od razu będzie piękny start odcinka, gdzie będę się pewnie niesamowicie wkurzał, bo ta królowa to jest kurde tak chory przeciwnik, że naprawdę. Okej, drugi kokon. Żadna Endriaga tutaj na mnie nie wyskakuje jak na razie. I tu jest trzeci, tak, chyba właśnie za... Ale za bicie tej trzeciej? Tego trzeciego kokonu, nie wiem czy można... Za zniszczenie trzeciego kokonu, o, dobra. Lecimy. Irden. I Quen. Dobra, to oczywiście znowu tak średnio zadziałało. Dobra, pełne skupienie. Nie chcę tutaj tego jeszcze raz robić. Znaczy, nic specjalnego głupie się nie stało, ale... Jakoś tak lepiej się będę ze sobą czuł, jak... Wiecie, zrobię to za pierwszym razem. Dawaj, gnido. Dobra, przeszarżowała sobie. Tupa nic to nie dało. No, dawaj. O, fuck, dobra, nieważne. Fuck, kurde. Dobra. Irden. Quen. Czemu ona się odwraca w moją stronę? Jesteś w Irdenie, ty pało. Denerwuje mnie to, no. O chuj. Dobra, jednak nie mam nienachita. Ale zdecydowanie większość mojego życia właśnie poszło... Wiecie, no się... No gdzieś indziej sobie poszło. Już nie będę może przeklinał. O kurde, Geralt, ty tutaj troszeczkę za głęboko... W nią wszedłeś, jakkolwiek to... Dobra, to jest naprawdę źle brzmiało. O fuck! I no, co to ma być za Irden, no? Irden powinien mu króla trochę przytrzymać. To nie jest dobra sytuacja, wiecie? Ta królowa z jakiegoś powodu jest... ma totalnie w dupie mój Irden. Jakaś taka... chyba odporna. Oj, dupa, no i musiała mnie trafić, no. Okej, sypujemy jeszcze raz. Aj chuj, no widzicie, nie wiem ja bardzo co mam zrobić z tym fantem, nie? Bije ją z tego kurde Irdena. A to dupa, ona się obraca w moją stronę, ma tego Irdena tak bardzo w dupie, że bardziej to już chyba się nie da. Może on to jakoś zbuguje, co? Bo on tutaj ma jakiś taki... O, widzicie, ona dalej nie przejdzie poza te kamyczki. Ona się wraca i się odwraca do mnie tyłem, więc to też jest jakaś taktyka. No kurde. Ojej. Nie no, naprawdę to będzie trwało rok z tą królową. Nie wiem, ona jest jakaś zcheatowana. Chodź tu, nie da się z tobą po dobroci, to cię po prostu zbaguje. Chodź tu. No chodź. No chodź, powiedziałem. O Jezus, ci będzie trwało rok. Czy ja ją zabiję dzisiaj? Czy może jutro dopiero? Nie wiem.
O, dobra, trochę się odsłoniła. Oczywiście już się quest skończył, więc lecimy dalej. Czekajcie, czy ja nie mam może żadnych bomb? Jakieś bomby powinienem chyba mieć, nie? Albo będę musiał je zrobić, nie wiem. Olej, 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 runa ognia. Kartacz po detonacji. O, kartacz, dobra, teraz tak się używało tych bomb, już naprawdę nie pamiętam. Nie no, nie pamiętam. Chwila, opcji sterowania. Nie. Rozgrywka. Nie. Nie, tutaj... Aha, tutaj mi gra nie powie, oczywiście. No nie no, ja będę z takim tempem, może Z. A nie, to nie było to. Czekajcie, Wiedźminie 3 robiłeś to środkowym przyciskiem myszy, ale... Tutaj nie. O! R się rzucało, dobra. Masz wpierdol. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Wszystko na ciebie wywalę, mam to w dupie. Jeszcze jeden kartacz, trzymaj. Jeszcze mam jakąś drugą tutaj. Gdzieś. Samum. Masz. To ci zrobiło mniej. Właściwie to nic się nie robi, właściwie prawie. Nie, 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 nie. Bez gridowania, proszę. No umrzyjże w końcu, o Jezus, no. Dziękuję. Czekajcie, aż się muszę kawę napić, nie, bo to... To było naprawdę tak... O, już sobie przypomniałem, dlaczego nienawidziłem walk z nimi. Ta pierwsza królowa to jeszcze było całkiem okej, bo ona się dawała łapać w ten Irden. 8 minut z nią walczyłem. Śmiesznie by było, jakby teraz ta mała Endiaga mnie zabiła, nie? Czekajcie, tutaj zapiszę na pewno grę, by być pewnym. Gro? Pozwól mi zapisać, dziękuję. Ho, dobra. Czyli mamy wykonane wszystkie takie questy zleceniowe. Więc teraz... Ja bym chciał wykonać sobie ten quest w Szponach Szaleństwa. Bo tak, zlecenie na Nekery wykonane, Endriaki wykonane. Kłopoty z trolem wykonane, a więc zostanie nam jeszcze tylko właśnie ten Szpona Szaleństwa, czyli ten szpital psychiatryczny. No i ten quest z Maleną, czyli z tą elfką. Ale ją sobie zostawimy na koniec. Więc lecimy w tym momencie do szpitala. To jest całkiem ciekawy quest, z tego co pamiętam. Taki dosyć schizowy. Ale bardzo klimatyczny, to na pewno. Tylko jak teraz... Strzałka mi mówi, że mam iść gdzieś tędy. Czekajcie, mapa. Chyba tędy nie przejdę, chociaż... Nie no, może przejdę, dobra. I tak, na ten początek chciałbym wam podziękować ogólnie za wyjaśnienie mi, o co chodziło z tym rzeźnikiem z Blaviken, jak pytałem was w tamtym odcinku. Wyjaśniliście mi pokrótce, niektórzy też podesłali jakieś linki, więc ogólnie dzięki. Pomoc! Nareszcie! Myślałem, że już po mnie. Co ci jest? Mnie nic, ale mój przyjaciel został w tym przeklętym szpitalu. Cedric mówił, że dwóch ludzi zaginęło w okolicach spalonego dworu. Nazywam się Rupert Brandhuber.
Jestem medykiem z Edirn. Wraz z przyjacielem poszukujemy bardzo rzadkich okazów ziół. To nie najlepsze miejsce na zbieranie ziółek. Ostrzegali nas, ale nie posłuchaliśmy. Doszliśmy do zgliszczy. Ziół ani śladu, ale na dole coś było. Coś szkaradnego. Mnie się udało uciec, ale Gridley... Co to? Słyszysz? To pies Gridleya. Czujesz? Coś się zbliża. Ratuj! No problem. Nekery. Oszalały Neker. Okej, widzimy pieska. Gdzie jest piesek? No, pieska dorwały chyba. Co za no idziemy pomścić pieska, to nawet bez dwóch zdań. Który był taki sprytny i zabił pieska? Proszę. Przyznać się. Albo w sumie to nie musicie, i tak was wszystkich zabije. Ktoś jeszcze został tutaj? Chyba nie. Pokonaj Nekery i wejdź do ruin szpitala. No to już pokonałem chyba, nie? Czy coś jeszcze zostało tutaj? Nie no, ogólnie pokonałem. Nie widzę tu żadnych Nekerów jeszcze. I tak, ktoś mi zwrócił uwagę, że nie korzystam za bardzo z eliksirów tutaj. Powiem wam, że faktycznie zauważyłem, że tutaj nie widzę takiej wielkiej potrzeby używania tych eliksirów. Ponieważ one tutaj, no trzeba je najpierw przygotować, tak? Później trzeba je wypić, trzeba specjalnie przemedytować, aby je wypić. Gdy pada deszcz, obrażenia od elektryczności wzrastają. Z takich kłęb staje się bardziej zabójczy. Aha. No dobra, ale w takim razie, skoro wiem mniej więcej, co mnie czeka na dole, to sobie może zrobię jakieś takie eliksiry. Mogę tutaj, prawda? Zobaczmy, filtr Petriego, co mi dawał? Zwiększa moc znaków, to niekoniecznie, zwiększa obrażenie zadawane mieczem, jaskółka... Czy kota też bym wypił tam, bo tam będzie dosyć ciemno? Dobra, zrobię sobie jedną jaskółkę. Jeden gawron i jednego kota. Tak, nie, Geralt, nie miałeś jeszcze. Teraz picie eliksirów. Dobra. Gawron. Jaskółka i kot. Wypij. No dobra, jeszcze tylko jedną rzecz, gdzieś tutaj powinienem mieć olej. Oleje, gdzie one były? Nigdy nie zapamiętam, gdzie te oleje są, nie? No naprawdę. Już wolę chyba wszystkie włączyć i tutaj gdzieś poszukać. Okej, pajęczy olej, trucizna niekoniecznie, bo tam będzie dosyć sporo upiorów. Więc czy mam coś... O, olej przeciw upiorom. Dobra. Ale to... Miecz srebrny. Tak. Działa. Okej. Okay. Chyba jesteśmy przygotowani. Jesteśmy tak przygotowani, jak chyba tylko się da, więc zrobimy save'a. Wyciągamy miecz, ja odpalam Quena. No i wbijamy. No, to możecie już zobaczyć. Tak działa tutaj... kot. Byli jeszcze bardziej szaleni niż ci tutaj. Okej.
O, no tutaj będzie walka z upiorami na pewno. Dobra, to jeszcze raz sobie kłonę zarzucę. Save i lecimy. Geralt? Okej. To poszło szybko. Trafiłem w ogóle kogoś z ty? Jakiegoś tego upiora? Okej, szybko wyjaśnimy sprawę, trzeba im przyznać. No dobra, jeszcze raz. Dobra, poczekajmy, niech się naładują mi znaki najpierw. Okej, no upiory to jednak są dosyć mega wkurzające, powiedzmy. Istoty. Więcej was matka nie miała. O, Geralt, ty się zdecyduj, kogo chcesz atakować. Tutaj trzeba powybijać po kolei. Okej, tego nie chcę, tego drugiego. O, tego. O, pięknie, Geralt, dobrze. Jak się już jednego zabije, to potem z tym drugim już nie masz tak dużych problemów, chociaż też trzeba uważać oczywiście. Okej, spokojnie, bez jakichś głupich ruchów. A, no tutaj można nawet było trochę spłomować tego upiora. No i super. Okej. Esencja śmierci. Czy coś tu jeszcze jest? Jeszcze jedna esencja śmierci. I jakiś tam przesyp. No i w sumie to tyle. Zrobię sobie save'a. I teraz tak. Siema. Coś mi tutaj wykrywa ten medalion. To jest taki dźwięk charakterystyczny, jakby znalazł jakiś krąg. Wcale nie musieli mi tego robić. Ci ludzie byli niewinni. A ja? Okej, i co teraz? Nie będę igrał z ogniem. To jest dobry pomysł, panie Geralt, ale w takim razie co teraz? No chwila, tutaj nie przejdę. Tu nie przejdę, tu nie przejdę. Przejdę tu, nie? Tutaj może lepiej by wyglądało trochę bez kota, może mniej bym widział, ale bardziej by oddało to klimat tego miejsca, bo tutaj dosyć jest jasno dzięki temu kotowi. I trochę, powiedzmy, klimat tego miejsca na tym ubolewa. Ale została jeszcze tylko minuta tego kota, więc spokojnie. Zobaczycie też, jak wygląda po ciemku to miejsce. O, jest znowu dwa. Okej, pełne skupienie. Dobrze przynajmniej, że dzięki temu kotowi ich widzę przez ściany. Taki kurde wbudowany Geraltowy wallhack. Okej. Dobra. Upiory pokonane. Esencja śmierci.
Można wziąć w sumie te kloce drewna, posprzedaje się. Okej, tutaj coś jeszcze mamy. Akta szpitala, oryny, runa ognia, solidne sukno. Solidny kordela. Z tego co pamiętam, ten solidny kordela jest dosyć dobry, no właśnie. Więc sobie go zamienię. No i kot się skończył. No i będziecie mogli w tym momencie zobaczyć jak wygląda to miejsce po ciemku. Mam nadzieję, że widzicie. I wydaje mi się, że całkiem dobrze widzicie. Mniej więcej tak jak ja. Zasługują na cierpienie. Tak bardzo boli. Błagam, pomóż, daj leki. Tak bardzo boli. Błagam, pomóż, daj leki. No chciałbym to obejrzeć, kurde, Geralt, a ty musisz robić takie. Tak bardzo boli. Nie wiem za bardzo, co to tutaj jest. Okej. Okay. Ametystowe ulepszenie zbroi. Runa ognia, diamentowy pył. Co to za ulepszenie zbroi? Plus jeden. No to nie jakieś mega super. Krasnoludzkie jest bardzo mocne, daje plus 2 i żywotność plus 10. Jak na razie to jest chyba najlepsze jakie mam. Ale myślę, że to już bym sobie zainwestował, jak będę mieć lepszą zbroję i chyba taką lepszą zbroją kolejną, którą zdobędę, to jest chyba pancerz Skeirana. Zostaw mnie precz! Opanuj się. To nie moja wina, to nie ja! Nie ja! Co nie ty? Ogień! Wszędzie ogień! Nie tak miało być! Nie chciałem tego! Przysięgam! Za dużo to ty mi w tym stanie nie powiesz. Pomyślmy, może ogień nie strawił wszystkich medykamentów. Lecz stąd! Okej. Okay. To możemy sobie jeszcze pozwiedzać. Witam cię, przyjacielu. Okej, okay, tutaj raczej nic nie znajdę. Chociaż trochę orenów. Tutaj w tych celach nic specjalnego nie ma, więc szukamy tych medykamentów. One są tutaj zaraz na bok. Tylko że z tego co pamiętam będzie dalej. Będą chyba dwa upiory, które będą tutaj strzegły. A miejsca jest powiedzmy mało. Okej, okay, zaspamowałem go lewym przyciskiem myszy. O-o. Przesadziłem. Dobra, ale na szczęście ogarnąłem, jest kółka, będzie zaraz robić swoje. Akta szpitala, mutagen zasięgu. Lekarstwo dla Gridleya. No i dobra, i mamy to, czego szukaliśmy. Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Spokojnie. Rupert poprosił, żebym cię odnalazł. Rupert żyje? Ty i twój kolega kręcicie. To miejsce ma wyjątkowo ponurą przeszłość, a wy jesteście jej częścią. Rozumiesz, o czym mówię? Tak. No to świetnie. A teraz opowiesz mi całą historię. Historię? Zawsze jest jakaś historia. Mów. Byliśmy edylińskimi żołnierzami. W czasie dawnej wojny z Nilfgaardem pomagałem Rupertowi w lazarecie. Nasz oddział stacjonował w tym dworku. Było nam wszystko jedno, kto tam mieszka. Wariaci byli potulni. Przynajmniej na początku. Pewnego dnia zwiadowcy schwytali Nilfgaardczyka, który uczestniczył w ukrywaniu zrabowanych w Edirn łupów. Słyszeliśmy już wcześniej niestworzone historie o tym skarbie i braliśmy na spytki każdego jeńca z Armii Czarnych.
Opłaciło się. Trzeba go było zmusić do mówienia. Torturami. Dowódca kazał połamać go kołem. Ale Rupert powiedział, że zna lepszy sposób. W okolicy rośnie dziwne ziele. Ten, kto wypije z niego wywar, może mówić tylko prawdę. Dowódca przesłuchiwał jeńca i kreślił mapę, a wszyscy się cieszyli. Już dzieliliśmy skarb i poczynaliśmy sobie coraz śmielej. Kapłan, który opiekował się świrami, zaczął protestować i któryś z naszych rozpłatał mu łeb. Bardzo ładnie. Może wyjdziesz z tego całą. Co było dalej? Jeniec powiedział, gdzie jest skarb, a dowódca kazał go podświartować na oczach wariatów. Świrowali już wcześniej, ale gdy poczuli krew, straciliśmy nad nimi kontrolę. Wielu musieliśmy zarąbać. Nawet nie wiem, jak wybuchł pożar. Któryś przeżył? Wynieśliśmy stamtąd dziewuszkę. Fajna była. Małomówna i uczynna. Cóż, drugiej nocy zamordowała dowódcę, ukradła mapę i tyle ją widzieliśmy. Trwała wojna. Szybko musieliśmy przerwać poszukiwania. I wróciliście po wielu latach. Naprawdę sądziliście, że ją tu znajdziecie? W życiu mi się nie poszczęściło. Rupert ma jeszcze gorzej. Ostatnia szansa, żeby odmienić zły los. Fortuna uśmiechnęła się raz, może jeszcze jesteśmy w jej łaskach. Nie liczyłbym na to. Mamy tu do czynienia z ciężkim przypadkiem klątwy. Wygląda na to, że trzeba zacząć od znalezienia zwłok tego Nilfgaardczyka. Radź stąd! Radź stąd! Zostaw mnie! Precz! Okej, więc... sytuacja jest dosyć prosta. Musimy znaleźć... Nawet zbyt długo nam to nie zajmie. Wilk przywiódł wilka. Czego chcesz? Ich śmierci? Dwóch spośród 20 wróciło tam, gdzie nie ma żadnego. Zostaną osądzeni przez jednego. Jeśli będzie łaskawy, nakarmi nimi umarłych. Jeśli będzie surowy, da im to, po co przyszli. Przepowiednia. Mogłem się spodziewać. Przyniesiesz mi ich serca, żebym mógł się nasycić ich tchórzostwem. Przyniesiesz mi ich oczy, żebym mógł w nie spojrzeć. To propozycja? Dobrze, zdejmę tę klątwę w ten czy inny sposób. Okej, czy mogę stąd wyjść? Zakładam, że po tej drabinie jeszcze nie wejdę. Ale czy będę się musiał całą drogę cofać z powrotem do nich? No chyba tak. Okej, a więc tutaj mamy do wyboru dwie rzeczy. Albo możemy przynieść temu duchowi... Daj leki. I co? Spotkałem ducha Nilfgaardczyka. Chodźmy na górę do twojego kompana. No dobra, to może gra sama wam zresztą to powie. Gridley, żyjesz. Co tam się na dole działo? Znalazłem ducha cesarskiego żołnierza. Jesteś wiedźminem, pozbądź się go. I tak, mamy tutaj w tym momencie dwie opcje. Albo możemy, jak widzicie, oddać temu duchowi tych dwóch ludzi. No i wiadomo, duch ich zabije i mamy koniec questa. Albo możemy im powiedzieć, co chce zrobić ten duch i wtedy musimy przynieść temu duchowi jakby oszukane te oczy i serce. To chyba to serca Nekera i oczy Nekera albo świń, nie pamiętam już dokładnie. Więc się zastanawiam, co zrobić. Szczerze mówiąc, chyba zawsze wybierałem tą drugą opcję. Bo zawsze stwierdzałem, że to zasługują na karę, ale niekoniecznie na śmierć. Więc może i też tak zrobię, bo wydaje mi się, że... No dobra. Mściwy duch. Przyciągnął was na miejsce zbrodni. Zdejmie klątwę w zamian za was. Na bogów! Chyba nie będziesz mu pomagał! Upiór żąda waszych serc i oczu. Musisz go oszukać! Na pewno jest jakiś sposób! Mógłbym wyjąć serca z ciał Nekerów. Rzecz w tym, że nadal nie wiem, czy warto. Wiedźminie, błagam! Zdobądź świńskie oczy i serce u rzeźnika, cokolwiek! Nie poślesz nas chyba na okrutną śmierć. Świńskie serca? Coś w tym jest.
Okej, okay, i w tym momencie albo mamy tak, wiadomo, serce i oczy nekerów, a jeżeli byśmy nie mieli, to musielibyśmy pójść do wioski i kupić świńskie te oczy i serce. No ale jako że nekerów trochę się już pozabijało, no to serca i oczy mam. A więc wracamy do tego upiora. Które to się szło? Tędy jakoś może tu? Nie, to nie tędy. A coś tu jest? Okej, chyba muszę znowu sobie poskakać trochę. A nie, jednak nie. Jednak wystarczy, że sobie zeskoczę. Wróciłeś. Mam serca i oczy. A teraz przysięgaj. Gdy dam ci to, co przyniosłem, uwolnisz to miejsce. Nie tak szybko, czarowniku. Albo dotrzymasz słowa, albo twoja zemsta nigdy nie zostanie zaspokojona. Zaufam ci. Niech cienie wrócą w ciemność, niech szaleństwo znajdzie ukojenie, niech to, co umarło, zostanie pogrzebane. Zrzekam się władzy nad tym miejscem. A teraz daj mi coś przyniósł. Jesteś głupcem! Nie można oszukać umarłych! Chciałeś obrabować mnie z mojej zemsty, więc podzielisz los tamtych złodziei! No oczywiście, nie nabrał się specjalnie. Nie się nie nauczył. Ale to bez problemu, po prostu go zabijemy. O kurde, nawet wytrzymały. Patrzcie kurde, jaki hardy. Ale no nie jest jakoś mega trudny do pokonania. Oczywiście o ile nie damy się mu trafić, ale już pół HP nie ma, więc specjalnie trudno to... No nie jest trudno. Raz na jakiś czas może przyblokuje nasze ataki, ale poza tym... Okej, ale może nie będę przesadzał, bo tutaj mi się QN skończył, a lepiej jednak być zabezpieczonym. No i tyle. A czy nasz duch coś miał ciekawego przy sobie? Geralt? Jakieś tam akta szpitala, jakieś pyły. Okej, wchodzimy do góry. Porozmawiamy z nimi. No i wciąż będziemy mogli oczywiście stosowną karę im dać, tylko teraz wychodzi się tutaj. Okej. Tutaj są. Zniszczyłem ducha nilfgaardzkiego żołnierza. Dzięki ci, Wiedźminie. Zdjąłem klątwę, ale winni muszą zostać ukarani. Co chcesz zrobić? Zaprowadzę was do Laredo. On was osądzi. Tylko nie do niego! Nie! Nigdy nie pójdziemy! Milcz. Stać! Kogo targasz? Zbrodniarzy. Niech Laredo ich osądzi. Zabieraj się stąd. Stróż prawa się znalazł. Goście, jak miło. Przyprowadźcie ich do mnie. Powspominamy stare, dobre czasy. Tu nie jestem pewien, ale z tego co pamiętam, to ta tutaj kobieta to była chyba matka Laredo? I jeżeli dobrze pamiętam, mam nadzieję, że dobrze pamiętam i nic tutaj nie przekręcam, to jest właśnie ta jakby ta dziewczyna, o której opowiadał nam ten Rupert, kiedy byliśmy w tym szpitalu, którą oni wzięli ze sobą, miała być taka miła i uczynna, potem zamordowała dowódcę i wzięła skarb. To chyba jest ona. Ale okej, w każdym razie tutaj kończymy odcinek, więc... No. Wykonaliśmy sobie dwa questy, zostaje nam jeszcze tylko chyba jeden quest poboczny związany z tą Maleną oraz jeszcze sobie sprawdzę
ten quest z Vernonem, tą imprezą Vernona i będziemy się zajmować już wątkiem głównym, więc dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i na razie.